Partnerem podcastu Myśl na dziś jest Marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Zwróciłaś uwagę na bardzo ważny aspekt, że życie jest nieprzewidywalne i, i warto w nauce języka przygotowywać się do, tych, do tego, że, że te sytuacje, które przeżywamy, też będą niespodziewane. I tak samo, i też nasze reakcje nie do końca muszą być. Yy, wyuczone, ponieważ wyreżyserowane. Możemy się przygotować na mnóstwo sposobów i z tego skorzystać, to jest super. Ale też mieć warto z tyłu głowy to, że nie zawsze może wyjść tak, jak w scenariuszu, mhm. że oczywiście są pewne takie, e, prze, tak jak w życiu codziennym przewidujemy pewne sytuacje, że jedz, idziesz do mechanika, on się, musisz po, przedstawić, powiedzieć, jaki jest problem, on ci powie, jaka cena, a ty myślisz sobie, no dobra, chce mnie oszukać, no ale cóż, no nie ma pola do negocjacji, trzeba zapłacić, trzeba robić e, i, 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 i płacisz i, i, i odjeżdżasz, e, więc e, to może się potoczyć tak, ale może potoczyć się również inaczej. I daj sobie też tę przestrzeń, że Okej, okay, mam pewną kanwę tego wszystkiego, ale yy, nie wszystko musi być po naszej myśli. Bo nagle może coś się wydarzyć niespodziewanego. Ktoś może dać jakieś takie pytanie troszeczkę inny sposób. Okej, okay, to nie jest koniec świata. To nie jest tak, że jesteśmy w teatrze, że jest rola i wszystko jest napisane. Więc yy, warto mieć tę otwartość i, i, i elastyczność, że nagle zapytajmy się. Żeby powtórzył ktoś, albo żeby, żeby, żeby zreformu żeby prze, prze, przeformułował te, to pytanie, ponieważ nie rozumiemy. Dajmy sobie prawo do bycia też, e, osobami, które czegoś nie wiedzą, ponieważ mhm. myślimy też ciągle, że, okej, okay, no uczę się, już jestem na jakimś poziomie, powinnam to wszystko ogarniać. Nie, ponieważ, nie wiem, ja nawet po polsku mhm. czasem stresuję się przy takąś rozmową, bo, nie wiem, z urzędem skarbowym, czy muszę napisać jakiegoś maila do osoby, której nie znam i nagle muszę jakoś tak, ubrać albo ktoś oczekuje ode mnie odpowiedzi w temacie, na którym się też nie znam i co nie do końca może ta moja wypowiedź jest taka e, w, wybitna, mhm. jaką bym sobie wymarzył. Więc dajmy sobie prawo do robienia błędów, do, do bycia, do niewiedzy. Do, do niewiedzy. Ponieważ no, szczególnie w języku obcym to jest nasze święte prawo. Tak, bardzo mi się podoba to właśnie odniesienie do polskiego, tak, że jakby w momencie, kiedy rozmawiam ze swoją księgową, ona tłumaczy mi jakąś rzecz, której ja totalnie nie kumam, czy ja myślę sobie, ja znasz beznadziejnie polski. <laughs> <laughs> tak, no, o Jezu, ale się <laughs> wypowiadasz, no. A no. czemu tego nie zrozumiałaś? Jakby, No. <laughs> pytasz, pytasz, może pani mi wytłumaczy. Tak, 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 Bo zupełnie tego nie, nie kumam, więc to jest taka łagodność właśnie właśnie do, do siebie. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o siódmej rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści, zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.